Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani Chrystusie, siostry i bracia, kolejny dzień naszych rekolekcji. Kilka lat temu papież Franciszek, mówiąc o miejscu Biblii w życiu chrześcijańskim, o miejscu Biblii w życiu Kościoła, powiedział takie słowa: Musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, inaczej nasze serca będą zimne, a oczy ślepe. Siostry i bracia, rekolekcje to czas nawracania się, czas słuchania słowa, otwierania oczu, czas stawiania sobie pytań. Bo wiara rodzi się ze słuchania. I żeby móc się nawracać, żeby móc prowadzić życie chrześcijańskie, musimy słuchać słowa. Problem polega na tym, że żyjemy w takim świecie, który nie potrafi słuchać. Bardzo trudno jest nam dzisiaj wsłuchać się w to, co ktoś ma nam do powiedzenia. Mam takiego współbrata, przez kilka lat mieszkaliśmy w jednym klasztorze. Nawet zdarzyło nam się czasami razem pojechać, żeby głosić misje święte. Jeżeli można by go określić, jakoś tak bardzo krótko podsumować jednym czy dwoma słowami, to trzeba by o nim powiedzieć: złoty człowiek. Naprawdę. Uczynny, pracowity, serdeczny, uśmiechnięty, sympatyczny. Kiedyś nawet go w żartach zapytałem, czy ty masz jakiś wrogów, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o tobie powiedział jakiekolwiek złe słowo. To taki typ. Jak ktoś go prosił o pomoc, to potrafił rzucić swoją pracę, swoje plany i najpierw tobie pomóc, a dopiero potem zająć się tym, co tam sobie zaplanował. Złoty człowiek. Miał tylko jeden problem. Kompletnie nie potrafił słuchać. W tym całym swoim zabieganiu, w tej całej swojej otwartości nawet na drugiego człowieka, nie potrafił tak zwyczajnie usiąść i posłuchać. Czasem było tak, że przychodziłem do niego tak zwyczajnie spróbować pogadać, bo czasem w naszym życiu my potrzebujemy takich momentów, żeby tak zwyczajnie się przed kimś wygadać. Człowiek potrzebuje, żeby puścić ten taki wentyl bezpieczeństwa, żeby coś ze mnie zeszło, no bo była jakaś głupia sytuacja, albo przykra, albo trudny dzień. I potrzebujesz tego. Potrzebujesz komuś o tym opowiedzieć, żeby nie być z tym wszystkim samotnie. No i przychodziłem do niego, siadałem w fotelu i zaczynałem mówić mniej więcej tak: Wiesz, miałem dzisiaj taki ciężki dzień. I on najczęściej w tym momencie przerywał, machał ręką i mówił: Człowieku, człowieku, a co u mnie się dzisiaj działo? No i zaczynał opowiadać. A ja musiałem go słuchać. Trudno się słucha drugiego człowieka.
Jakiś czas temu trafiłem też na takie badania socjologiczne prowadzone przez jakiś uniwersytet odnośnie polskiej rodziny i pewnych relacjach, jakie gdzieś tam funkcjonują we współczesnej polskiej rodzinie. I tam było takie zdanie, które bardzo mnie zdziwiło, bo było tam napisane, że we współczesnej polskiej rodzinie statystycznie rodzice poświęcają na rozmowę z dziećmi 15 minut na tydzień. Na tydzień. Tak sobie w pierwszej chwili pomyślałem, że jest to niemożliwe. Jakieś bzdury. Ale jednak było tam napisane, o co chodzi. Nie chodzi oczywiście o takie rozmowy typu, co tam w szkole, chodź na obiad, odłóż ten telefon, wynieś śmieci, posprzątaj pokój i tak dalej, i tak dalej. Nie, tu chodzi o takie rozmowy, w którym chcesz usłyszeć, czym żyje ten drugi człowiek, co się dzieje w jego sercu, co go cieszy, co go trapi. Taka prawdziwa rozmowa. Rozmowa o tym, czym w tym momencie żyje moje serce. 15 minut na tydzień, tak mówią te badania, rodzice poświęcają na rozmowę z dziećmi. Nie umiemy siebie słuchać. Diagnoza serca człowieka, diagnoza współczesnego świata mówi bardzo wyraźnie. My jesteśmy nastawieni na to, żeby mówić. Unikamy ciszy, unikamy słuchania. Nie chcemy słuchać tego, co drugi człowiek ma nam do powiedzenia. Można spróbować zrobić taki test. Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy tak naprawdę z kimś rozmawiałeś. Nie na zasadzie plotek, nie na zasadzie wymiany informacji, bo trzeba coś kupić, posprzątać, pojechać, zrobić, załatwić, przynieść, wyprać i tak dalej. Ale na takiej zasadzie, że chcę naprawdę posłuchać, co masz mi do powiedzenia. Chcę usłyszeć, czym żyjesz, co cię martwi, co cię cieszy, co jest treścią twojego życia, twojego serca dziś. Opowiedz mi, proszę, a ja dam tobie odpowiednio dużo czasu i dam tobie całe moje słuchanie, żeby mógł i mogła poznać twoje serce. Kiedy ostatnio z kimś tak rozmawiałeś? Dlaczego o to pytam? Dlatego, siostry i bracia, że dokładnie tak samo, jak traktujemy słowo ludzkie, traktujemy słowo Boga. Bóg mówi, a my go nie słuchamy. My czasami stawiamy taki zarzut Panu Bogu, że Pan Bóg milczy. A to jest nieprawda. Bóg mówi codziennie i na wiele różnych sposobów. Ale my nie chcemy go słuchać. Przede wszystkim Bóg mówi w swoim słowie, które jest uniwersalne, a jednocześnie bardzo osobiste. To jest niesamowite w Piśmie Świętym, że jest ono jako Słowo Boże do całego świata i do każdego z nas i każdej z osobna. Słowo Boże jest ogólne i intymne. Jednocześnie. Jednocześnie. Wiecie, jest taka opowieść żydowska, to się nazywa Midrasz, to są takie historie żydowskie. To jest taka opowieść o tym, że jak Żydzi szli przez pustynię 40 dni, 40 nocy, to Pan Bóg zsyłał im między innymi mannę, czyli taki chleb. Ale ta manna w ustach każdego z tych ludzi, którzy szli przez pustynię, smakowała inaczej. Tak, jak w tym momencie on pragnął, żeby ona smakowała. Chociaż dla wszystkich była tym samym, w ustach każdego przynosiła inny smak. I to jest obraz działania Słowa Bożego. Bóg, który mówi to samo do każdego z nas, a jednak trafia w inne smaki naszego serca, w inne potrzeby, w inne w tym momencie intymne relacje, które mamy z Nim. Zróbmy prosty test. Spróbuj sobie teraz przypomnieć, jak często czytasz Biblię. Jak często otwierasz to słowo, które Bóg do ciebie mówi. Zobaczcie, my mamy takie czasy,
że Pismo Święte możemy mieć właściwie w nieograniczonych ilościach. Możesz kupić taką Biblię, jaka ci się podoba. Co więcej, możesz mieć Biblię w telefonie komórkowym, wystarczy odpowiednią aplikację ściągnąć i masz Słowo Boże nawet w takim urządzeniu. Jak często czytasz Biblię? Bo ja czasami mam wrażenie, że w naszych domach te piękne wydania ilustrowane z fantastycznymi czcionkami Pisma Świętego, które stoją przez wiele lat na półkach i nie są ruszane, to takie pułkowniki. Jest taki rodzaj książek, o których mówi się pułkownik. Stoi na półce na baczność i prawie nigdy tej półki nie opuszcza. A najpiękniejsze Pisma Święte to takie zniszczone. To takie, które gdzieś mają poobrywane rogi. Takie, które są nawet poplamione, bo czytane w różnych sytuacjach. Takie, które gdzieś nawet są podkreślone, czy z notatkami. To jest najpiękniejsze Pismo Święte. I właściwie powinno być tak, siostry i bracia, że my, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy chcą się nawracać, my powinniśmy mieć swoje osobiste Biblie, nie takie rodzinne, które są dla każdego. Tylko taka Biblia, która jest tylko dla mnie. Bo to jest Słowo Boga. Słowo, które On kieruje do mojego serca. Jak często czytasz Biblię? I drugie pytanie, które chciałbym zadać. Jak to jest z Twoim słuchaniem Słowa Bożego na liturgii? Teologia Kościoła nam mówi, że msza święta to jest takie najbardziej uprzywilejowane miejsce i najbardziej uprzywilejowany czas, żeby słuchać Słowa. Bo te czytania, te psalmy, Ewangelie, one są specjalnie dobrane do tego momentu, jaki Kościół w liturgii przeżywa. I chodząc do Kościoła, nawet codziennie, bo przecież codziennie mamy Eucharystię, możemy słuchać Słowa Bożego, Bóg, który mówi. Ale ja mam czasami takie wrażenie, że w nas dzieje się coś takiego, że kiedy przychodzisz na mszę świętą, i siadasz, to wyłączasz wszystkie inne zmysły. Bo tak trochę jest. Przychodzimy na Eucharystię, są te obrzędy wstępne, trzeba stać i potem można usiąść. I Bóg zaczyna mówić. Jest pierwsze czytanie, jest psalm, jest Ewangelia. A my zamiast słuchać, rozmyślamy o tysiącu różnych sprawach. A tymczasem Bóg mówi. Bóg mówi. Bóg ma tobie coś do powiedzenia. Pamiętasz, o czym było pierwsze czytanie? Pamiętasz, co śpiewaliśmy w psalmie, o czym była Ewangelia? Zobaczcie, mamy to słowo na wyciągnięcie ręki. Jezus ma nam coś do powiedzenia. Mi się bardzo podoba taka historia, kiedy się usłyszałem o pewnych rekolekcjach. Jakiś tam ksiądz rekolekcjonista przyjechał do jakiejś parafii głosić rekolekcje dla dzieci. Wziął mikrofon bezprzewodowy, poszedł do dzieci, wziął ze sobą lekcjonarz i pokazuje dzieciom i mówi, powiedzcie mi dzieci, co to jest? Co to jest? I dzieci odpowiadały zgodnie z prawdą, to jest Pismo Święte, to jest Słowo Boże, to jest Święta Księga. Ministranci mówili, to jest lekcjonarz, bo wiedzą, jak się to nazywa. A ksiądz mówił, dobrze, to są wszystko dobre odpowiedzi, ale chodzi mi o coś więcej. Powiedzcie mi, co to jest. I wreszcie jakieś dziecko powiedziało, to jest Jezus. To jest Jezus. Oczywiście nie chodzi o tą księgę jako przedmiot, bo ta księga ma sens wtedy, kiedy jest otwarta i to słowo może przemówić. I wtedy Jezus mówi. I wtedy Bóg mówi do serca, bo Bóg ma człowiekowi coś do powiedzenia. Bo Słowo Boże ma moc zmienić życie człowieka. Wystarczy zacząć żyć tym Słowem. My kiedy mówimy o jakimś nawracaniu się, kiedy mówimy o jakimś chrześcijaństwie, to musimy zacząć od tego, że ja muszę zacząć żyć Słowem Bożym.
bo słowo ma moc. I tego chyba nie musimy sobie przypominać i tłumaczyć. My dobrze wiemy, jaką moc ma słowo, nawet zwykłego człowieka. Słowo drugiego człowieka może dodać odwagi. Słowo drugiego człowieka może odebrać nadzieję. Zobaczcie, ile razy jest tak, że my pielęgnujemy w swoim sercu przez wiele lat jakieś piękne słowa, jakieś wyznanie miłości. Minęło od tamtego czasu, nie wiem, 30-40 lat, a ty potrafisz opowiedzieć wszystkie okoliczności, w jakich coś tam zostało powiedziane, bo ktoś powiedział tobie, że jesteś najpiękniejsza na świecie. Bo ktoś powiedział tobie, że przy tobie czuje się bezpieczny. I to dotknęło twojego serca. Zmieniło twoje życie. A ile razy jest tak, że jakieś przykre słowa bolą po wielu latach i chociaż od tamtych wydarzeń, od tamtych powiedzianych słów minęło wiele lat, to to boli do dziś. I do dzisiaj, jak sobie to przypominasz, to taki lód przeszywa serce. Słowo ma moc zmienić życie człowieka, bo my potrafimy żyć słowem, które usłyszymy. Ile razy tak jest, że cały dzień potrafisz być szczęśliwy, radosny, uśmiechnięty, zadowolony. Wszystko się układa. To jest naprawdę dobry dzień. I nagle przychodzi jakaś naprawdę zła wiadomość. I natychmiast ta radość ulatuje. A zostaje smutek, przygnębienie. Człowiek zaczyna się martwić. Co się stało? Zacząłeś żyć słowem, które usłyszałeś. A ile razy tak jest, że czymś się martwisz, boisz się, coś cię, nic cię nie cieszy, bo dzieje się coś złego. I nagle przychodzi dobra wiadomość, że nie masz się czym martwić. I nagle ten smutek i ta depresja ulatują i pojawia się prawdziwa radość. Człowiek przestaje się martwić tym wszystkim, bo jedno dobre słowo zmieniło całe serce. Co się stało? Zacząłeś żyć słowem, które usłyszałeś. Ja mam takie bardzo osobiste wspomnienie. Kilka lat temu byłem w czasie wakacji na Białorusi. Wcześniej jeździłem tam, żeby głosić rekolekcje. I moi współbracia redemptoryści, którzy tam pracują w Grodnie, mówią: słuchaj, przyjedź kiedyś w wakacje. Pozwiedzamy, odpoczniemy. Tu są piękne tereny, Białoruś, w większości stare, piękne polskie tereny. I pojechali u nas tam trzech księży. Pojechałem jeszcze z dwoma moimi kolegami. I zwiedzaliśmy tam różne miejsca na tej Białorusi i przyjechaliśmy pewnego dnia do miejscowości Nieśwież. Tam jest kościół, w którym pracował kiedyś święty Andrzej Bobola, wielki polski święty, kaznodzieja, męczennik. Tam w tym kościele spowiadał, odprawiał msze święte, głosił kazania. I myśmy poszli ten kościół zobaczyć. Wchodzimy do tego kościoła, tam w przedsionku było takie stoisko, takie stoły i siedziała przy tych stołach taka starsza pani, i pilnowała tego kościoła i sprzedawała tam jakieś ulotki. I my wchodzimy do tego kościoła, ona się tak na nas patrzy i mówi: a wy to chyba jesteście księża i to pewnie z Polski. Zaczęliśmy się śmiać i mówimy: to pani nas pewnie po twarzach poznała, co? Ona mówi: tak, tak, od razu wiedziałem, że to księża. I zaczęliśmy z nią rozmawiać. I w pewnym momencie tej rozmowy ona mówi: ale wy chyba chcecie wejść do kościoła. Proszę, wejdźcie, wejdźcie do kościoła. Ale ja zauważyłem, że tam przy tych drzwiach stała taka puszka na pieniądze. I oni tam zbierali ofiary za zwiedzanie tego kościoła, żeby go remontować, utrzymywać. No i mówię do tej pani, do tej kobiety: a może tutaj jest jakaś opłata za wejście? Ona mówi: nie, nie martwcie się, wejdźcie. Ale ja się nie poddałem i mówię: no to może chociaż złożymy ofiarę za to, że możemy tutaj wejść.
Ona tak się popatrzyła i mówi: Wyście już złożyli ofiarę ze swojego życia, jak poszliście za Jezusem. Proszę, wejdźcie do środka. I wiecie, ja niedokładnie wiem, co jest w tym kościele, bo poszedłem do pierwszej ławki, klęknąłem w tej pierwszej ławce i zacząłem rozmyślać, co ta kobieta właściwie mi powiedziała. Bo chyba nikt nigdy nie powiedział mi czegoś tak miłego, a jednocześnie nikt nigdy nie zrobił mi takiego rachunku sumienia. Jednym zdaniem. Słowo, które ma moc zmienić serce. Słowo, które ma moc zmienić życie człowieka. A skoro słowo drugiego człowieka ma taką moc, to jaką moc ma słowo Boga? Bóg swoim słowem stworzył świat. Powiedział, niech się stanie i się stało. Bóg swoim słowem stworzył ciebie. W pewnym momencie historii wypowiedział twoje imię i oto jesteś. Jezus mocą słowa uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych, wypędzał złe duchy, ale przede wszystkim mocą słowa głosił dobrą nowinę. Że Bóg jest Bogiem miłości. I to słowo mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zacząć słuchać. Czasem wystarczy jedno zdanie. Zobaczcie, przeżywamy w tym roku rok świętego Józefa. Papież Franciszek ogłosił go 8 grudnia. Potrwa aż do 8 grudnia tego roku. Święty Józef to jest niezwykła postać. Mówi się o nim, że to mężczyzna milczenia. Rzeczywiście w Piśmie Świętym nie wypowiada ani jednego zdania, ani jednego słowa. Ale to nie dlatego, że święty Józef nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Święty Józef jest człowiekiem milczenia, bo on całe życie był nastawiony na słuchanie. Bo słowo nieustannie prowadziło go w jego życiu. A wszystko zaczęło się wtedy, kiedy święty Józef przeżywał najgorsze chwile swojego życia. Bo możemy sobie spróbować wyobrazić, w jakiej sytuacji emocjonalnej znalazł się ten święty mężczyzna, dobry człowiek, kiedy usłyszał, że ta, którą kocha, nosi dziecko, a on nie jest ojcem. Co musiało się dziać w jego sercu? Co musiało się dziać w jego uczuciach? To była najgorsza, najtrudniejsza chwila jego życia. On się waha, on się miota w decyzjach, on do końca nie wie, co ma robić. Podejmuje decyzję, ale wtedy przychodzi do niego Bóg i wypowiada jedno zdanie. Nie bój się, Józefie, nie bój się. Wziąć do siebie Maryi swej małżonki. Z Ducha Świętego jest bowiem to, co się w niej poczęło. I to jedno zdanie zmienia całe życie Józefa. W tym momencie w jego sercu zrodziła się ogromna odwaga i odpowiedzialność za świętą rodzinę. W tym momencie ta miłość, którą miał do Maryi, zrodziła się na nowo i była dużo mocniejsza. Całe jego życie się zmieniło. Wtedy, kiedy usłyszał te słowa odwagi. Bóg, kiedy przychodzi do człowieka, to najpierw mówi do nas odwagi. Nie bój się. Józef zaczął żyć słowem, które usłyszał. I kiedy popatrzymy na historię Kościoła, kiedy popatrzymy na świętych, którzy tworzą tą historię, to oni wszyscy mieli ten moment spotkania ze Słowem. Słowem, które zmieniało ich życie. Na przykład święty Augustyn. Święty Augustyn, który jest jednym z największych i najważniejszych świętych Kościoła. Człowiek, który umocnił teologię i ją niezwykle rozwinął. Święty Augustyn, zanim został wielkim świętym, prowadził życie byle jakie. Dobrze się bawił z przyjaciółmi, często upijał. Spędzał dużo czasu w domach publicznych, tak się bawił. Jego matka, święta Monika, wiele lat płakała o jego nawrócenie. On
w nosie miał łzy swojej matki, niech się nie wtrąca w moje życie, niech se płacze, jak jej tak dobrze. I przyszedł pewien moment. Święty Augustyn usłyszał, jak pewien kaznodzieja, mówiąc o Piśmie Świętym, użył łacińskiego sformułowania tolle lege, weź i czytaj. Weź i czytaj. I Augustyn to zrobił. Otworzył Pismo Święte i trafił na jedno zdanie z listu świętego Pawła do Rzymian, z 13 rozdziału, gdzie jest napisane tak, żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i w zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. Augustyn czyta to zdanie i mówi tak. Zobaczyłem siebie jak w lustrze. Pismo Święte ma taką moc, że można siebie zobaczyć jak w lustrze. Zobaczyłem siebie jak w lustrze, całe moje życie w tym jednym zdaniu. I to był początek jego nawrócenia i jego wielkiej świętości. Jedno zdanie. Co się stało? Zaczął żyć słowem, które usłyszał. I tak się dzieje, siostry i bracia, i wielu ludzi może dawać takie świadectwa o słowie, które dotknęło ich serce. Parę lat temu był w Polsce jeden z moich współbraci amerykańskich, taki już podeszły w latach dzisiaj wielki ewangelizator, ojciec Jim McManus. I opowiadał wtedy nam historię pewnego księdza, którego biskup wysłał do ojca Jima na rekolekcje kapłańskie. Ojciec Jim prowadził taki ośrodek rekolekcyjny, tam się odbywały rekolekcje kapłańskie i biskup dzwoni do niego i mówi, słuchaj, wysyłam do ciebie księdza, który przeżywa poważny kryzys kapłaństwa. Proszę, poprowadź dla niego rekolekcje. Ojciec Jim zastanawiał się, co też może być źródłem tego kryzysu, co ten ksiądz przeżywa. No i kiedy ten ksiądz przyjechał i zaczęli rozmawiać, to ten mówi do niego, ojcze, ja nie potrafię się modlić. Nie umiem się modlić. Nie czuję modlitwy, nie czuję miłości Bożej w moim życiu. Ja nie wiem, o czym ja mam z Bogiem rozmawiać. I wtedy ojciec Jim mówi, słuchaj, tu jest kaplica, tam jest adoracja, wystawiony na Święty Sakrament. Idź tam. Tam leży Pismo Święte w pierwszej ławce. Otwórz Pismo Święte na Księdze Psalmów. Znajdź Psalm 139 i przeczytaj z tego psalmu jedno zdanie. Dziękuję Ci, Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył. I czytaj to zdanie i módl się tym zdaniem. Jedno zdanie. Dziękuję Ci, Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył. Początki były trudne. Ksiądz wiercił się, stękał, wzdychał, męczył strasznie. A po kilku dniach spędzał na adoracji kilka godzin dziennie. Co się stało? Zaczął żyć słowem, które usłyszał, bo słowo ma moc. I na koniec jeszcze taka historia, którą opowiadał ksiądz kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Mówił kiedyś, że za pontyfikatu papieża Franciszka w Rzymie, w Watykanie były takie akcje, że młodzież, wolontariusze wychodzili na miasto i napotkanym ludziom rozdawali Pismo Święte. Takie małe wydania kieszonkowe, najczęściej jedna Ewangelia Pisma Świętego. I mówił ksiądz kardynał Krajewski, że papież, kiedy spotkał się z tymi wolontariuszami, to mówi do nich tak, kiedy pójdziecie do ludzi i będziecie im wręczać te książeczki, to mówcie im tak, weź i czytaj jedno zdanie, ale codziennie, a zobaczysz, że po jakimś czasie to słowo cię zmieni, to słowo cię nawróci. Nie ty się zmienisz, nie ty się nawrócisz, tylko to słowo cię nawróci. Bo to słowo będzie działać w twoim sercu i nagle zobaczysz,
że masz w sobie więcej cierpliwości do jakiegoś trudnego człowieka, który do tej pory działał ci na nerwy, a teraz nagle potrafisz go akceptować, a nawet kochać. Zobaczysz, że jest w tobie więcej ochoty do modlitwy. Zobaczysz, że jest w tobie mniej chciwości, mniej egoizmu. Zobaczysz, że jest w tobie mniej lenistwa, bo to słowo cię zmieni. To słowo otworzy ci oczy i rozgrzeje serce, żebyś mógł się nawracać. Dlatego tak zwyczajnie weź i czytaj. Amen.